Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Marcin Jasiński. Na jednym z moich pierwszych filmików e, pokazałem Wam, e, jaki mam sprzęt, e, powiedziałem dlaczego, jakie mam plany zakupów. Od tamtej pory zmieniło się bardzo dużo. W grudniu zacząłem przechodzić na system bezlusterkowy Sony, e, o czym dobrze wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki. E, no i w końcu udało mi się skompletować tak naprawdę wszystko, co potrzebuję. W związku z tym chciałbym Wam dzisiaj pokazać szybciutko, e, omówić sprzęt, jaki aktualnie mam, dlaczego go wybrałem i o każdym z nich powiedzieć 2-3 zdania. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić rzeczy, które się nie zmieniły. Pierwszą z nich jest stat, który jest ze mną już ponad 10 lat, myślę, dobrze. I mam go do dzisiaj. Jest to Manfrotto 055X ProB. Kawał ciężkiego, dużego statywu. Na pewno nie nadaje się on do jakichś dłuższych wycieczek, chociaż raz poszedłem z nim w góry i to był duży błąd. Jest on świetnym statywem studyjnym, w plener staram się go nie zabierać, chyba że zdarzy mi się robić jakąś panoramkę, które też czasami robię, i wtedy po prostu potrzebuję statywu, więc spokojnie mogę na niego liczyć, bo wiem, że na pewno go wiatr nie, żaden nie zwieje. Następną rzeczą, która się u mnie nie zmieniła i myślę, że długo nie zmieni jest. Quadralight. Atlas 600, cały czas mam Atlasa i myślę, będę miał długo. Świetna lampka. Na moim kanale znajdziecie jej recenzję. Do dzisiaj jej używam. Użyłam jej też w studiu. Naprawdę Quadrilight zrobił kawał fajnego sprzętu. Teraz pojawiła się wersja Pro. Ma trochę ulepszeń, natomiast ja jej zupełnie nie potrzebuję. Spokojnie, to mi wystarcza. No i myślę, że to mi się długo nie zmieni, jeżeli chodzi o to, ponieważ mocno idę w system Quadra Lighta. Uważam to za naprawdę bardzo dobry jakościowo w stosunku co do ceny sprzęt. Następną rzeczą, która u mnie została i również zostanie na długo, jest Wacom Intuos Pro M. To jest świetny tablet. Kupiłem tą nową wersję, ponieważ... On jest niewiele większy od starej wersji S, i ta nowa M po prostu jest naprawdę fajna. Całkiem nieduża. Na koniec rzeczy, które u mnie zostały, jest lubdek. O, tak dobrze. To jest lubdek. Lubdeka używam coraz rzadziej, ponieważ przeszedłem na Capture One z prostego powodu, gdyż Lightroom po prostu nie obsługuje Sony. Bodajże od jesieni zeszłego roku, jeżeli chodzi o Tetering. I potrzebowałem czegoś do studia, więc zdecydowałem się na Capture One. Już chciałem wcześniej, tak naprawdę, pójść w to narzędzie, bo ono jest naprawdę fenomenalne. Według mnie, zresztą, według mnie, myślę, że nie tylko według mnie, ale mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że chodzi szybciej, bardziej płynnie. I Capture One naprawdę jest bardzo dobrym narzędziem. Oczywiście nie ma pewnych funkcjonalności jak Lightroom. Natomiast ja nigdy w Lightroomie z tych rzeczy nie korzystałem, z takich jak mapa, mapy, jakieś tam automatyczne update'owanie, ekspertowanie do sieci. Po prostu to mi było zupełnie niepotrzebne. Ja potrzebowałem wywołać zdjęcie, mieć je skatalogowane i tyle w zasadzie. Więc korzystałem tylko z części rzeczy w Lightroomie i Capture One daje mi to, co potrzebuje w naprawdę świetnej jakości, według mnie lepszej. Natomiast lubdek bardzo średnio działa, jeżeli chodzi o Capture One. Jest teraz wersja beta oprogramowania i jest możliwość e, używania lubdeka z Capture One, natomiast działa on średnio. Teraz co się zmieniło? Tak naprawdę, wszystko co się zmieniło, e, jeżeli chodzi o mój sprzęt, znajduje się w torbie. W nowej torbie. Jest to Low Pro Tactic e, 450 AW, wersja druga. E, powiem wam tak. To jest świetny plecak. Zastanawiałem się nad różnymi plecakami. Potrzebowałem zmienić, ponieważ mój stary miał już prawie 10 lat i już zaczął się pruć tak naprawdę rozsypywać. I zastanawiałem się mocno na Peak Designem, ponieważ mam ich pasek. No, to jest jeszcze jedna rzecz, która została, czyli pasek. Peak Design robi naprawdę świetny sprzęt. Natomiast ten plecak od nich... No, zupełnie mi nie podpasował. One jest ładny, fajny z wyglądu, natomiast funkcjonalnie, jakby e, trochę było słabo. Tylko z boku miał otwierane kieszenie, był dla mnie za mały. E, to nie było to, czego potrzebowałem. Tu jest naprawdę nys ogromny, twardy. E, w tych miejscach możecie sobie zaczepiać przeróżne rzeczy. E, są różne dodatkowe jakieś e, uchwyty, kieszonki na napoje i tak dalej, Możemy otwierać z dwóch stron, tu mam aparat który zresztą zaraz oglądniemy, z dwóch stron możecie go otwierać, otwiera się całość, plecak z tyłu, u góry mamy jeszcze fajną kieszonkę, tu jest w ogóle ona twarda z jakimś plastikiem, też mamy dostęp jeżeli ktoś chce, otwieramy, możemy sobie, a tu mam akurat kabel schowany, no, i jest naprawdę bardzo solidnie wykonany. No i uważam, że to jest naprawdę fajny zakup. To o czym mówiłem, czyli pasek peak designa, cały czas jest ze mną. Pasek peak designa naprawdę spełnia moje wymagania. To jest coś niesamowitego, że jest wypinany, jak jest wykonany i no super sprawa, naprawdę polecam. Następną rzeczą w moim plecaku jest kabelek od TetherToolsa. Musiałem kupić nowy kabel, bo Sony ma USB-C, więc szkoda było z tego nie wykorzystywać. Więc kupiłem, że w laptopie mam możliwość podłączenia bezpośrednio kabla USB-C, więc kupiłem po prostu USB-C podwójny kabelek. Teraz przechodzimy dalej. Następna rzecz od Quadralighta. Myślę, że o tych rzeczach poszczególnych będę chciał zrobić jakieś recenzje, natomiast um, powiem Wam tak. W Nikonie miałem SB5000, lampy za około 2500 zł. Z większości rzeczy, które tam były dodatkowe, nie korzystałem a stwierdziłem, że do Sony nie ma sensu kupować systemowych lamp Sony, choćby z prostej przyczyny, że jestem w systemie Quadralighta, więc bardzo fajnie, ponieważ często korzystam z lamp reporterskich też w studiu na przykład, do doświetlania jakichś rzeczy i fajnie, żeby po prostu to było wszystko w jednym systemie i nie potrzebuję do tej lampy, czyli Strobosa 60, nie potrzebuję żadnych dodatkowych odbiorników, ta lampa ma wbudowany odbiornik. Dlaczego nie wersja Evo? Dlatego, że mam dużo akumulatorków, dużo łatwiej też w razie czego, jak się skończą, po prostu podejść kupić nawet zwykłe baterie. Natomiast tam trzeba dokupywać akumulatory. Nie zależy mi na szybkości błysku, nie jestem jakimś fotoreporterem i tak dalej. Nie robię jakichś tam reportaży ślubów i w ogóle, więc nie zależy mi na szybkości błysku, ładowania się oczywiście, przepraszam. Na szybkości ładowania. I spokojnie ta lampka wystarczy, jest bardzo prosta, naprawdę jest bardzo prosta w porównaniu do SB5000. Wydaje mi się, że jest dużo prostsza. Naprawdę fajnie działa i nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o nią. Więc jestem zadowolony przede wszystkim, że mogę korzystać z jakby jednego tylko wyzwalacza, i nie muszę mieć żadnych odbiorników. W końcu udało mi się dostać również nawigatora X2 do Sony, ponieważ był długo niedostępny. No Po prostu nie było dostawy. Korzystałem z niego już w Nikonie. To jest tylko wersja pod Sony, więc no wiem po prostu jak działa. Nic się w tym nie zmieniło w zakresie. Wcześniej go nie omawiałem, ponieważ omawiałem chyba przez chwilę nawigatora zwykłego X, natomiast on jest faktycznie dużo wygodniejszy. Przede wszystkim dlatego, że możemy sobie tu wybrać grupy, od razu zmieniać mocnie, nie trzeba nic kombinować, jest menu, wszystko jest tak naprawdę czytelne, fajne. Jedyne co to zjada bateria dość mocno. To myślę, że w porównaniu do nawigatora Xa jest wadą. Teraz tak naprawdę przechodzimy do najważniejszych rzeczy, czyli aparatu i obiektywów. Aparat, jeżeli widzieliście wcześniejsze filmiki, to jest Sony A7R3. Niedługo zrobię e, dokładną recenzję tego aparatu. Na razie była tylko takie wstępne moje e, spostrzeżenia na temat systemu. E, powiem Wam szczerze, że w życiu żadnego aparatu tak dogłębnie nie próbowałem zrozumieć i, i poznać i przetestować. E, Działanie autofokusa naprawdę wymęczyłem e, bardzo mocno. Są zalety i wady, ale okazało się, że to są e, tak naprawdę to ogólne zalety i wady bez lusterkowców, których się nie ominie. Ogólnie jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dodatkowo niedawno wszedł firmware trzeci do numerek 3.0, do A7R3 i A7.3, który umożliwia no przede wszystkim to, że mamy autofokus pod. pod Bezpośrednio pod spustem migawki, nie musimy wciskać dodatkowego guzika i mamy IAF. Naprawdę to bardzo fajnie działa. Dodatkowo mamy tam e, interwałometr, jak ktoś się lubi bawić w jakieś time lapse i tak dalej, oraz e, wrzucili funkcjonalność taką jak, jak wykrywanie oczu zwierząt. Jak będę omawiał aparat, to Wam też powiem kilka e, zdań moich na ten temat, bo byłem akurat w ZOE, robiłem zdjęcia i korzystałem sobie z tego. Obiektywem, który mam tu założony, e, z którego korzystam naprawdę. Praktycznie cały czas uwielbiam go. Tak samo zresztą uwielbiałem Sigma Art w Nikonie. To jest 85 mm 1.4 G Master. I używam go praktycznie cały czas. Dosyć duży i ciężki. To jest kawał szkła, ale naprawdę jest świetnie wykonany też postaram się o recenzję jego, na pewno jest bardzo wolny i jest głośny, to jest, to jest, to jest zdecydowana wada tego obiektywu, natomiast maluje świetnie, według mnie oczywiście, to są, każdy ma tam, są bardzo różne opinie, jeżeli chodzi o obiektywy, wiadomo, natomiast ja jestem z niego zadowolony, z tym, że jest naprawdę wolny i głośny, poza tym jest, jest naprawdę fajnym obiektywem. Drugim obiektywem natomiast jest obiektyw, który jest piekielnie szybki i piekielnie cichy. Jest to 2470 Sony G Master 28, światełko. I teraz tak, on jest duży. Powiem wam, e, potrzebowałem jakby bezkompromisowego obiektywu, ponieważ on też będzie mi służył do filmowania, którym bym się chciał troszkę zainteresować i się w nie e, w te filmowanie pobawić. E, natomiast i on, jest, i on jest na pewno działa super, jeżeli chodzi o F, o szybkość, o celność, e, wszystko z nim jest ok. Natomiast gdyby nie to, na pewno zastanowiłbym się bardzo mocno nad Tomronem 287528, bodajże, o ile się nie mylę. Jest to naprawdę świetny obiektyw, bardzo fajnie działa. Mocno się nad nim zastanawiałem też, ale jednak zdecydowałem się na G-Mastera. Pamiętam, że jak go założyłem pierwszy raz, to się bardzo mocno zdziwiłem, jaki on jest cichy i szybki w porównaniu do 85, że no, tak naprawdę na początku pomyślałem, że chyba coś nie działa. Chyba coś jest nie tak po użytkowaniu 85, z tym obiektywem, ponieważ go nie słyszałem i autofokus ustawia po prostu momentalnie. Jest naprawdę fajny, Jeżeli chodzi o reportaż, zakładam go i po prostu potrafię zrobić z nim naprawdę wszystko to jest kawał też szkła, jest dość ciężki, natomiast mówię, on jest świetnie wykonany, również ma ten fajny przycisk, który mają G Mastery. Można sobie go zaprogramować co się chce. No i jestem z niego zadowolony. Moim ostatnim obiektywem, jaki mam, to jest 50 Zeiss Planar również 1.4. To jest naprawdę świetny obiektyw. On jest, nie jest tak szybki jak 2470, wiadomo, ale jest szybszy i cichszy niż 85. Jest naprawdę fajnie wykonany. Nie ma guzika, no bo nie jest to G-Master, bo zresztą nie ma 50 G-Mastera żadnego. Jest to Zeiss. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie sobie radzi, jeżeli potrzebujemy jakieś szersze portrety. Jeżeli chcemy zrobić jakąś sesję apartamentową z modelką, no to to jest naprawdę świetna, ogniskowa. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. E, oczywiście są jakieś tam dodatkowe akcesoria, baterie dalej, akumulatorki czy karty pamięci, natomiast na chwilę obecną nie potrzebuję więcej. To mi pokrywa moje wszystkie potrzeby, co nie oznacza, że nie mam jakichś planów zakupowych też co do sprzętu na przyszłość. Co do planów zakupowych. Tak naprawdę nie korzystam jakby na co dzień, nie potrzebuję tele, żadnego obiektywu telezoomu. Natomiast w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zdarzyło mi się dość często fotografować sytuacje, w których ten telezoom by mi się przydał. Jak choćby fotografowanie sportu, czy też nawet z zupełnie prywatnego użytku fotografowanie dzieciaka, który też tam sobie gra teraz w piłkę, czy też pójście właśnie nawet do zoo. I w takich momentach się ten obiektyw by przydał oraz właśnie w sytuacjach, w których na przykład miałem okazję fotografować mecze i wtedy mi troszkę tego brakowało i myślę, że w przyszłości pojawi się do mnie 7200, zapewne 28 też G Master. Jest to bardzo drogi obiektyw, dlatego też jakoś się specjalnie nie spieszę z zakupem tego obiektywu i to będzie chyba wszystko. Nie potrzebuję żadnego szerokiego kąta, nie robię architektury, jakby to też nie jest mój styl do końca więc myślę, że tylko ten telezoom byłby jakby uzupełnieniem całej szklarni i nic więcej się raczej nie pojawi, jeżeli chodzi o to. Co jeszcze? Zapewne za jakiś czas pojawi się u mnie grip. Będzie mi się na pewno wygodniej w studiu pracowało z gripem, nie zależy mi na wadze, więc to nie będzie dla mnie żaden problem, a będzie mi wygodniej przy pionowych kadrach pracować i zresztą będzie uchwyt lepszy na pewno aparatu. I to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Pokazanie zaktualizowanego sprzętu po przejściu na nowy system Sony. W najbliższym czasie na pewno postaram się zrobić dokładną recenzję aparatu Sony. Nie będę go na pewno oszczędzał i przedstawię wszystkie zalety, wszystkie wady tego aparatu, ale potrzebuję zrobić jeszcze kilka sesji, aby mieć jeszcze lepsze pojęcie na temat działania w różnych warunkach, w różnych sytuacjach tego aparatu. Dodatkowo chciałbym Wam bardzo podziękować za subskrypcję kanału, niedługo zbliża się tysiąc. Dla mnie to jest naprawdę coś fajnego. Bardzo Wam dziękuję. Dużo osób do mnie pisze, staram się odpowiadać na wszystko. Powoli zastanawiam się również nad rozszerzeniem trochę kanału, w taki sposób, że możliwe, że pojawi się forum, możliwe, że założę konto na Patronite i może zrobię jakieś fajne bonusy dla Was. No, i będę musiał zacząć myśleć nad live'ami powoli. Mam nadzieję, że kilka osób wpadnie i będzie miało ochotę podyskutować. I myślę również, że niedługo zrobię materiał, jeżeli chodzi o taki QA, ponieważ zadaliście naprawdę dużo, dużo, dużo różnych, przeróżnych pytań. Nawet dzwonicie do mnie w pewnych sprawach i, i pytacie. Głównie to są rzeczy sprzętowe tak naprawdę, jeżeli chodzi o kalibrację, jeżeli chodzi o system Sony, i postaram się zrobić taką listę pytań, odpowiedzieć na nie w filmiku. Myślę, że może to wam trochę pomóc. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do pisania komentarzy, do pisania pytań do mnie, jeżeli macie jakieś. No i co? I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że już niedługo.